Kuchnia spotkań IKEA, czy takie miejsca w Polsce, a wręcz w Warszawie są przydatne? Ja uważam, że taka koncepcja jak właśnie kuchnia spotkań IKEA jest świetna, dlatego że nie każdy z nas ma na przykład taką możliwość, żeby zrobić w swoim domu kolację dla powiedzmy 16 osób, a chciałbyś. Nawet czasami dla 8 byłoby ciężko, bo to jest naprawdę potrzeba sporo miejsca. A tutaj jest taka przestrzeń, którą można sobie po prostu wynająć i z niej skorzystać. I to jest ekstra, bo to daje taką swobodę, że masz pomysł i go realizujesz, a nie, że myślisz sobie, Boże, ale bym chciał mieć kolację na 8 osób i nie masz gdzie tego zrobić. To jest super i z tego miejsca też można korzystać nie tylko w taki sposób, ale można robić tutaj na przykład, nie wiem, sesje zdjęciowe. I to jest bardzo fajne, że IKEA wychodzi do ludzi i daje im możliwość spełniania się, nawet jeżeli teoretycznie nie mają na to przestrzeni. To w takim bądź razie, czy ty już tu ugotowałaś, bądź czy zamierzasz? Od kilku dni gotuję tutaj cały czas, chociaż muszę przyznać, że Mateusz Gessler powiedział, że już nie mogę podchodzić do jego stanowiska, ponieważ wczoraj prawie wbiłam mu nóż w stopę. Myślałam, że tam podjadałaś. Podjadałam, ale potem się tak wydarzyło, że zrobiłam prawie mu krzywdę, w związku z czym on już nie pozwala mi tam podchodzić. Jak już jem, to tak z daleka. Więc ja tutaj staram się tak, wiecie, na dystans, jeżeli chodzi o stół, ale jem tutaj bardzo dużo i bardzo często.